Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Ponieważ zbliżają się walentynki, postanowiłam zrobić takie serduszko, zawieszkę do kluczy lub na plecak i do zrobienia takiego serduszka użyłam włóczki Yarn Arm Jeans, tylko niestety nie miałam w kolorze czerwonym, dlatego ja użyłam pomarańczowego. Włóczki Yarn Arm Jeans białej, czarnej oraz zawieszki i szydełka 1,75 mm. Jeżeli Państwo mają ochotę zrobić takie serduszko razem ze mną, to zapraszam. Nasze serduszko zaczynamy od magicznego kółka. I 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaciskamy. Powiększamy do 12, a więc robimy w każdym oczku po 2 półsłupki. 1 półsłupek i drugi półsłupek w jednym oczku. W następnym będzie trzeci i czwarty. Piąty. I szósty, w następnym siódmy i ósmy, w kolejnym dziewiąty, dziesiąty i w ostatnim oczku w tym okrążeniu jedenasty i dwunasty półsłupek. Zaciskamy teraz mocniej. I tutaj sobie możemy zaznaczyć koniec okrążenia. I powiększamy. Robimy jeden półsłupek. A następnie jedno zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I znów jeden półsłupek, a następnie 2 półsłupki w jednym oczku. Jeden półsłupek, 2 półsłupki w jednym oczku i tak jeszcze 3 razy do końca okrążenia. Zaznaczamy koniec okrążenia. Teraz robimy 2 okrążenia bez żadnych zmian. Jeden półsłupek w jednym oczku i tak 18 razy, ponieważ 18 oczek mamy w okrążeniu. Spotkamy się tutaj po zrobieniu 2 okrążeń. Robimy jeszcze jedno okrążenie bez żadnych zmian, jeden półsłupek w jednym oczku i tak 18 razy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 i ostatnie 18. Odrywamy tą nitkę, zostawiamy taki dłuższy kawałek do zszycia serca, będzie nam potrzebne, i przeciągamy. I w taki sposób robimy jeszcze jedną część serduszka, to będzie nasza góra, od 6 półsłupków w oczku, w magicznym oczku, potem powiększenie i 3 razy półsłupki po 18. I spotkamy się po zrobieniu drugiej części, tylko proszę tam nie odrywać tej nitki. Po zrobieniu drugiego półkola, tak jak mówiłam, nie odrywamy tej nitki. Łapiemy tutaj za tym zakończeniem w pierwszym oczku i robimy oczko ścisłe, a następnie jedno oczko łańcuszka i jedziemy z półsłupkami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I teraz obliczamy taką samą ilość oczek tutaj i tutaj. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj więc też obliczamy 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I wbijamy się w szóste. I robimy oczko ścisłe i jedno oczko łańcuszka. I następnie robimy półsłupki dookoła. Tutaj mieliśmy 12 oczek i 12, czyli 24, ale ponieważ robiliśmy oczko ścisłe i oczko łańcuszka, więc dochodzi nam po jednym oczku z tej strony, robimy więc 26 półsłupków, ponieważ tyle oczek powinniśmy mieć dookoła. 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Zgadza się. Wyciągamy sobie tą nitkę, żeby nam nie uciekła, ponieważ musimy tutaj zszyć, żeby tutaj nie mieć dziurki. I łapiemy oczko z drugiej strony, przeciągamy tą nitkę, możecie sobie wziąć igłę albo tak jak ja szydełkiem.
I ostatnie. Związujemy, żeby zabezpieczyć. Tak jak wcześniej wspomniałam, mamy 26 oczek w okrążeniu, a ja chcę, żeby było 24, zrobimy więc dwa zmniejszenia i robimy 12 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12. Następnie robimy jedno zmniejszenie. Łapiemy więc dwa półsłupki za przednie oczka, za przednią nitkę tylko jeden półsłupek, drugi półsłupek za przednią nitkę i robimy półsłupek. I znów robimy 12 półsłupków. 1, 2, 3. Dwanaście półsłupków i zmniejszenie. I teraz mamy 24 półsłupki w okrążeniu. Robimy jedno okrążenie półsłupkami. Robimy ich więc 24. 1, 2, 3. 4, jeden półsłupek w jednym oczku i tak dookoła. I teraz robimy jedno okrążenie ze zmniejszeniami. Robimy 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4, a następnie zmniejszenie, czyli łapiemy dwa oczka za przednie nitki i robimy półsłupek. I znów 1, 2, 3, 4 półsłupki i zmniejszenie. I tak jeszcze dwa razy do końca okrążenia. Spotkamy się tutaj. Nasze serduszko już wygląda tak. Teraz robimy jedno okrążenie bez żadnych zmian. Jeden półsłupek w jednym oczku i tak 18 razy, ponieważ mamy 18 półsłupków w okrążeniu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 18. Następnie robimy kolejne okrążenie ze zmniejszeniami. Robimy 3 pojedyncze półsłupki. 1, 2, 3, a następnie zmniejszenie, czyli łapiemy dwa półsłupki za przednie nitki i robimy półsłupek. I znowu 3, 1, 2, 3 i zmniejszenie i tak jeszcze dwa razy. Teraz robimy jedno okrążenie bez żadnych zmian, jeden półsłupek w jednym oczku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
I następne okrążenie robimy znów ze zmniejszeniami. Robimy dwa pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa. A następnie zmniejszenie. I znów dwa pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa. I zmniejszenie. I tak do końca okrążenia. I wypełniamy nasze serce kulką silikonową. Po wypełnieniu moje serduszko wygląda tak. U mnie gdzieniegdzie widać delikatne prześwity, ale nie chcę za bardzo ściągać, ponieważ wtedy na filmiku byście nic nie widzieli, jak ja to robię. I teraz robimy jedno okrążenie bez żadnych zmian. Jeden półsłupek w jednym oczku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a następnie robimy jedno okrążenie ze zmniejszeniami. Łapiemy dwa oczka łańcuszka i robimy zmniejszenie. I w kolejnym to samo. Zmniejszenie. I znów. I po raz ostatni. Zmniejszenie. I tak oto nasze serce jest gotowe. Odrywamy nitkę. Zaciskamy. Chowamy w środek. Po zrobieniu serduszka wygląda ono tak. Proszę się nie przejmować tymi prześwitami. Ja użyłam troszkę większego szydełka, żeby było widać, jak przerabiam, ponieważ jakbym za mocno zaciskała, to byście nic na filmiku nie widzieli, dlatego mi gdzieniegdzie wyszły takie prześwity. Ale Wam z szydełkiem 1,75 nie powinno takie coś wyjść. Teraz będziemy robić oczy. Bierzemy więc białą włóczkę, robimy magiczne kółko. I 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Zaciskamy. W kolejnym okrążeniu robimy dwa półsłupki w pierwszym oczku. Jeden, dwa, w kolejnym oczku dwa półsłupki, trzy, cztery, w trzecim oczku jeden półsłupek i znów jeden, dwa półsłupki w jednym oczku, w kolejnym dwa półsłupki i w następnym tylko jeden półsłupek. Zaciskamy mocniej. I teraz robimy okrążenie bez żadnych zmian. Jeden półsłupek w jednym oczku. Dwa. Trzy. Cztery.
5, 6, 7, 8, 9 i 10. I tak nasze jedno oko już jest gotowe. Odrywamy nitkę, przeciągamy, tutaj łapiemy w kolejne oczko, bierzemy tą nitkę i przeciągamy ją w stronę środka. Możemy sobie te dwie nitki związać. Robimy jeszcze jedno takie same oczko, w taki sam sposób. Magiczne kółko, 6 półsłupków, potem 2 razy półsłupki w jednym oczku. Taki sam sposób i spotkamy się po zrobieniu tego drugiego oczka. Jak już mamy dwie pary naszych oczów zrobionych, to chowamy te nitki do środka, będą naszym wypełnieniem, te, które nam zostały przy zakończeniach. I mniej więcej będzie to wyglądać tak. Będziemy je zszywać ze sobą, ale najpierw zrobimy czarne środki. Bierzemy więc czarną włóczkę, robimy magiczne kółko i 6 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6. Zaciskamy. Łapiemy tutaj w pierwsze oczko. Robimy oczko ścisłe. Odrywamy, przeciągamy. I tak jedna nasza źrenica już jest zrobiona. W taki sam sposób robimy drugą. Mamy dwie źrenice zrobione, to przeciągamy te dwie czarne nitki przez to białe. Tak z obu stron. Możemy jeszcze gdzieś w jakimś jednym miejscu złapać tą czarną nitkę i ją jeszcze raz przeciągnąć, żeby zabezpieczyć to oko. Możecie też to igłą przyszyć. I tak nasza źrenica jest przyczepiona do oka. Robimy tak samo z drugim. I też tak w tym miejscu, gdzie tutaj jest to wklęsłe bardziej, gdzie kończyliśmy okrążenie, to też tak bardziej w tą stronę, żeby taki lekki zestaw oczy miały. Jak już mamy nasze oczy przyczepione, czarne źrenice do oczu i zrobione, zszywamy te oczy razem ze sobą, a następnie przyszywamy do serduszka. Ja nie będę pokazywać, jak przyszyłam, ponieważ nigdy mi to za dobrze nie wychodzi, a kamera, która jest przede mną, jeszcze mi tego nie ułatwia. I również przyszywamy tutaj naszą zawieszkę. I spotkamy się, będziemy wyszywać jeszcze usta. Po przyszyciu oczu moje serduszko wygląda tak. Oczy mi wyszły troszeczkę krzywo, ale nie szkodzi. Na tym to polega, żeby one właśnie prosto nie były. Dlatego proszę się aż tak nie przejmować. I teraz będziemy wyszywać uśmiech. Wbijamy się gdzieś od drugiej strony. I tutaj od dołu.
zrobimy taki zawadiacki uśmiech. O, coś w tym stylu. Chociaż nie wiem, czy jeżeli Państwo chcecie, to proszę z uśmiechem, jeżeli nie, to ten uśmiech niekoniecznie musi być, może być czerwony, ja akurat czerwonej włóczki nie mam. O, i zabezpieczamy, urywamy i tak oto nasza serduszko, zawieszka już jest gotowa.